Dobra, czat, słuchajcie. Skórik podesłał nową reckę do obejrzenia. Zagrajnik. Zagrajnik, pamiętam, na samym początku bardzo pozytywnie odniósł się do Diablo. Ja bym powiedział, że nawet aż groteskowo. I zobaczymy, co wyjdzie teraz z tej recenzji. Jest normalna recenzja, ale wydaje mi się, że poprzedni materiał był chyba sponsorowany. Ale dobra, zobaczymy, co mamy tutaj. Czy to chcecie, ale dla mnie Diablo 4 to diablo dobra gra. Może nie idealna, może nie najlepsza w historii, ale piekielnie wciągająca i satysfakcjonująca. Chociaż ma jedną naprawdę, ale to naprawdę wkurzającą wadę. Zagrajnik TV. To czat. Diablo 4 dobra gra. Zaczyna się porządnie. To co lubię, let's go. A pamiętacie jeszcze czasy, gdy każda gra Blizzarda to był murowany hicior i nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości? Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej, bo choć gry Blizzarda owszem nadal są wielkimi hiciorami, to jednak wątpliwości w tej kwestii każdorazowo ma całkiem sporo graczy. I to najczęściej na długo przed premierą. Tak się bowiem dziwnie na przestrzeni lat złożyło, że z najbardziej ukochanej przez wszystkich firmy tworzącej gry, Blizzard stał się przez wielu tą najbardziej nielubianą, a przez niektórych nawet pogardzaną. I złożyło się na to wiele czynników, że wymienię tylko tragiczny stan techniczny odnowionego Warcrafta 3. Różne zawirowania związane z drugim Overwatchem, na czele z odwołaniem niedawno trybu kooperacji, czy w końcu mający miejsce parę lat temu skandal obyczajowy. Zdaje się jednak, że najwięcej powodów, żeby nie ufać Blizzardowi, mieli ostatnio fani Diablo. Oczywiście dlatego, że Diablo Immortal było takie, jakie było. Czyli było naprawdę udaną grą. Wiecie, jaki był problem z Diablo Immortal? Diablo Immortal to był test Blizzarda, czy da się sprzedać gówno i je świetnie zmonetyzować. Ludzie na to pozwolili? Diablo dużo pieniędzy zarobiło, no i Blizzard zobaczył, że produkcja tego typu gier zarabia najwięcej pieniędzy. I teraz monetyzują waszą nostalgię w pełni i monetyzują fakt, że są dużym studiem, z którym ogromna ilość osób wiąże cały czas nadzieję, wypuszczając kolejny chłam. No jak ktoś mi powie, że Diablo Immortal to jest fajna gra, albo że to jest gra warta jakiejkolwiek uwagi, to go wyśmieje. Jakub Kasz, 50 zł. Widzowie nad, pamiętajcie o łapce w górę i kliknięcie subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki Jakub za 50 zeta w donajcie, bardzo miło. Dobrze przypomniał, widzu, dokładnie to zrób. Na tym oprawie gameplayu, ale ze stanowczo zbyt agresywnym modelem płatności, który potrafił skutecznie zniechęcić do tej produkcji nawet wielu najbardziej oddanych fanów marki? Tak, chyba można określić to w ten sposób. Pojawiły się w każdym razie uzasadnione obawy, że Diablo 4 skończy w ten sam sposób i wielu graczy nawet obietnice Blizzarda, że żadnych elementów pay to win z pewnością w grze nie będzie, nie uspokajały w najmniejszym stopniu. W końcu Immortal też miało ich nie być. Jednak im bliżej premiery, tym więcej było niepokojących doniesień. Według największych pesymistów na przykład, grę miał pogrążyć otwarty świat, elementy MMO, skalowanie przeciwników do poziomu gracza, czy w końcu oj tak, otwarty świat to jest taka pułapka w grach komputerowych, że oj Boże. Nadal podtrzymuję to samo, że nie wydaje mi się, żeby cokolwiek sprzedawało grę lepiej casualom niż iluzja pseudo otwartego świata. Otwarty świat to, nie wiem, istnieje tak naprawdę, guys, nie oszukujmy się, w Minecrafcie. Nie wiem w czym jeszcze, bo ten świat jest zawsze zamknięty. Otwarty, żebyśmy mówili o prawdziwie otwartym świecie, byśmy musieli mówić o proceduralnie generowanym świecie. I większość z tych gier, kondensując wielkość swojego świata do mniejszego elementu, bardzo dużo by na tym zyskała. Mikropłatności. Bo wszystko to oczywiście miało być zupełnie zbędne i szkodliwe. No i cóż, okazało się, że te wszystkie rzeczy faktycznie w Diablo 4 są obecne, ale nie tylko wcale zbędne nie są, nie tylko nie szkodzą formule i nie pogrążają całości, ale działają i składają się razem na zaskakująco dobrą grę. Znaczy, no, może... Poczekaj, co? Że elementy monetyzacyjne Diablo 4 składają się na dobrą grę? Ale jestem ciekawy wyjaśnienia. Ja źle usłyszałem? Oczywiście miało być zupełnie zbędne i szkodliwe. No i cóż, okazało się, że te wszystkie rzeczy faktycznie w Diablo 4 są obecne, ale nie tylko wcale zbędne nie są, nie tylko nie szkodzą formule i nie pogrążają całości, ale działają i składają się razem na zaskakująco dobrą grę. Znaczy, no, może oprócz mikropłatności, choć na ich temat też mam pewną nieprawdę opinię. Dobra, to chodzi o otwarty świat, ale to źle zabrzmiało. Zwracam honor, to chodziło o otwarty świat. Diablo 4 ma inne problemy, a największym z nich jest coś zupełnie zaskakującego i jest to w mojej opinii naprawdę spora wada i oczywiście będę dziś o niej mówił.
ale chwalił też będę. Klasycznie, po zagrajnikowemu i ku zgrozie tych wszystkich, którzy nie znoszą Blizzarda i Diablo 4 też. Bo tak generalnie to się podobało. Mi. I to bardzo. Choć najwyraźniej wcale nie tylko mnie. Nie, no to jest hidden mem, no chyba. Bez hitu. Mi się podobało i to bardzo, no to już... Nie, bo przecież już teraz można śmiało powiedzieć, że gra osiągnęła gigantyczny sukces. No wiecie, wysoka średnia ocen krytyków. 666 milionów dolarów przychodów w ciągu 5 dni od premiery i tytuł najszybciej sprzedającej się gry w historii Blizzarda. To nie są małe... No, tylko tak, że... Tak, generalnie mi się podobało. I to bardzo. Choć najwyraźniej wcale nie tylko mnie, bo przecież już teraz można śmiało powiedzieć, że gra osiągnęła gigantyczny sukces. No wiecie... No, bardzo wysokie oceny krytyków i niskie oceny graczy. No to idąc tym tropem rozumowania, Cyberpunk był ogromnym sukcesem, kurwa, game devu, który też osiągnął wysokie noty krytyków i bardzo niskie noty od graczy, no nie? Ale, no, prawda jest taka, że generalnie przedstawiać narrację w taki sposób, żeby podobało się to, w sensie... Przedstawiać narrację w taki sposób, by pokazać dokładnie albo pozytywy, albo negatywy jest bardzo łatwo, no nie? I tak jak zagrajnik tutaj to pokazuje z lepszej strony, tak na przykład ja w moim materiale pokazałem Diablo ze złej strony bardziej. Wysoka średnia ocen krytyków. 666 milionów dolarów przychodów w ciągu 5 dni od premiery i tytuł najszybciej sprzedającej się gry w historii Blizzarda. To nie są małe rzeczy. I fajnie, ale przekonajmy się w końcu, skąd cały ten szum. A właśnie, sponsorem tej recenzji Diablo jest Intel. I z tej okazji pokażę wam dziś smukły, lekki i przystępny cenowo laptop Asus TUF F15, a także przypomnę, że do 30 czerwca trwa Intel Gamer Days, czyli festiwal promocji na urządzenia z procesorami Intela. Więcej na ten temat pod koniec tego filmu. Klimat i fabuła. Jest! Jeszcze są gęste jak u Roya. Klimacik i fabułka, widzowie. Zacznę od czegoś, na co prawdę mówiąc liczyłem w przypadku Diablo 4 najmniej. Ba, byłem pewien, że właściwie nie jest mi to do niczego potrzebne. Bo serio, fabuła w hack and slashu? Że jest ona w gatunku zbędna udowodniło już wiele gier, czy chociażby to Diablo, w którym spędziłem najwięcej czasu, czyli trójka. Znaczy, jasne, historia tam była, ale zapamiętałem ją jako tak nienatchnioną i mającą marginalne znaczenie, że od czwórki nie oczekiwałem na tym polu zupełnie nic. Tymczasem fabuła jest tutaj niesamowicie dobra i to na każdej możliwej płaszczyźnie. Począwszy od samej historii, bo motywy działania Lilith wybiegają dalece poza klasyczne pora spalić świat po raz kolejny. Jest moment, w którym wampir energetyczny, taki jak ja, kurwa, wysuwa zęby, no nie? Jakie będzie uargumentowanie dobrej fabułki? Jak na razie było, że fabułka jest dobra, że mi się podoba, ale że motywy Lilith są ciekawe. A utkana przez nią intryga i sposób, w jaki uzasadnia swoje postępowania, są tak przekonujące, że w pewnym momencie byłem nawet gotów przyznać jej w niektórych miejscach rację. Okrutnej demonicy, która pozostawia za sobą murze trupów. Wiara nauczyła was, by tłumić żądzę serca i samych siebie zakuwać w kajdany. Jest ona oczywiście do szpiku kości zła i naprawdę chcemy je powstrzymać przed dalszym rozlewem krwi, ale fakt, że potrafimy się chociaż przez moment zadumać nad jej motywami, świadczy o tym, jak dobrze napisana jest tu historia. Nieco rozczarowujące może być jedynie finał gry, gdyż pozostawia nas pewnym niedosytem. Domyślam się, że to zapowiedź dodatku, który kiedyś nadejdzie, ale jednak zabrakło czegoś, co czyniłoby naszą przygodę bardziej kompletną. A tak w ogóle to wiem, o czym myślicie, że na korzyść Lilith działa doskonały projekt tej postaci i to, jak fantastycznie jest udźwiękowiona. Otóż wcale nie. Znaczy, kurwa, no ja wam powiem, że mi się wydaje, że Lilith jest totalnie prostolinijną postacią, którą cały czas gonimy, cały czas jest w innym zamku, jak to w ogóle powiedział Borys. I tak jest prawda. I motyw od samego początku jest znany. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek rozwoju tej postaci. My ją poznajemy stuprocentowo na samym początku, ona się w ogóle nie zmienia. Tak jak bardzo ciężko się dyskutuje na poziomie to, co się komu podoba, wiadomo, bo komuś się może podobać postać Lilith, tak samo komuś się może nie podobać ta Lilith, ale no przy obecnym charakter developmencie, jak już świadczyliśmy w grach i nawet jestem w stanie tutaj wymienić jedną z najbardziej przeze mnie znienawidzonych gier, jaką był kurwa Witcher, przy charakter developmentie z Kotora, przy charakter developmentie z World of Warcraft, to no niestety Lilith może polerować tym tytułom buty. Nie tylko o to chodzi, bo tak, to też ma znaczenie. Bo faktycznie, projekt i udźwiękowienie to najwyższa liga. Szczególnie dubbing zachwyca im jako osoba, która polską ścieżkę dźwiękową wybiera w grach nie ma...
To prawda, projekt Lilith i jej udźwiękowienie jest mega, mega dobrze. Ale tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Fakt, w Diablo 4 chyba też nie ma, ale na szczęście nie jest to żaden problem. Już od samego początku wita nas bowiem cudowny głos Piotra Frączewskiego. Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Które o dziwo pojawia się w grze także później, mimo że w niewielkiej, acz znaczącej roli. Jako się rzekło, absolutnie czarująca jest Danuta Stenka w roli Lilith. Popielny książę we własnej osobie. Choć w mojej opinii wcale nie mniejszy popis aktorskiego kunsztu dał Jakub Wieczorek jako Lorat. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Ale nie gorzej brzmi także Tomasz Dedek jako Donan. Jeszcze nie wygrała. Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Aż 10 aktorów, którzy wcielili się w główną postać. Głos zależy oczywiście od wybranej klasy i płci, a także, no właściwie niemal wszystkie inne postacie. Łącznie z takimi, które zagadnięte gdzieś na ulicy odpowiadają nam jednym albo paroma zdaniami, inni rzadko są tu perełki. Powiadam ci. Mój sąsiad jest opętany. Czai się pod moimi drzwiami. Fajne dubbing. Przekleństwa. Pewnie, zdarzają się role słabsze, ale generalnie pod względem lokalizacji Diablo 4 błyszczy. I mowa... Ja generalnie bardzo lubię, jak w grach pojawia się taki element bardziej realnej postaci. Strasznie mnie to wkurwia, jak masz grę komputerową i masz tam bardzo dużo ścieżek dźwiękowych dogranych do konkretnych postaci. I każdy ma taki sam typowo aktorski głos. I tutaj był idealny przykład na to, że faktycznie można dać postać, która ma wadę wymowy, która ma inny głos, która bardziej będzie pasowała do całkowicie innej roli. No bo, no nie oszukujmy się, w światach fantasy nie możemy ich kierować w taki sposób, że każdy będzie wielkim wojownikiem z niskim głosem, który będzie chciał zbawić świat, nie? Mowa także o tłumaczeniu, któremu udało się doskonale oddać świetne dialogi. Tak, tak, wiem. Jakie dialogi mogą być w Diablo? No, otóż są, jest ich naprawdę dużo, brzmią świetnie i doskonale oddają charaktery postaci oraz panującą między nimi chemię. Oczywiście wszystko to robi największe wrażenie podczas przerywników filmowych, których jest dużo, są długie i świetnie wyreżyserowane. I wyglądają zjawiskowo, nawet pomimo faktu, że w większości działają na silniku gry. Za to te nieliczne filmy animowane, niezmiennie od lat, to nadal najwyższa liga w branży gier. W końcu, skoro mowa o kwestiach związanych z fabułą, zachwyca to, jak dobrze pomaga w jej opowiadaniu stworzony w całości ręcznie otwarty świat gry, w którym roją się od sekretów czy miejsc opowiadających własne... O kurwa. ...te historie, no i klimat. Niektórzy mówią, że to ukłon dla dwójki, inni... No i powiem wam teraz tak, że generalnie jeśli chodzi o sposób opowiedzenia, dlaczego ta fabuła jest fajna, ja mam bardzo duży dysonans. Bo Zagrajnik mówi tutaj tak, że fabuła jest fajna, bo fajna jest Lilith, bo Lilith jest fajną postacią. Mówi, że jest fajna, bo jest otwarty świat, w którym pojawiają się gdzieś jakieś dzienniki, z których możesz wywnioskować więcej informacji i jest fajna, bo są fajne i dobre cinematyki. Ale fabuła ma więcej elementów składowych niż główna antagonistka i niż cinematyki, no nie? Z fabuły musi płynąć jakiś konkretny przekaz, ona musi być w odpowiedni sposób nam, graczom, dawkowana. I tak jak ja na przykład w swoim materiale poruszyłem, dlaczego mi się wydaje, że fabuła w Diablo jest do dupy, ponieważ nawet sam jej sposób przedstawienia nijak się ma do hack and slasha, gdzie przez 15 minut czasem potrafisz biegać pomiędzy NPC-ami. Sposób umiejscowienia mechanicznie fabuły w grze ma też bardzo duży wpływ na jej odbiór. I tak jak na przykład ktoś, kto lubi sobie pograć w The Walking Dead, nie widzi w tym nic złego, że w Diablo chodzi za postaciami i słucha cały czas nudnych dialogów, tak mi się wydaje, że sposób narracji fabularnej w Diablo 4 jest zrobiony całkowicie sprzecznie z założeniami docelowego produktu, jakim jest hack and slash. I cieszę się po prostu, że jest tak inny od komiksowej trójki. A ja, mimo że trójkę lubię, totalnie czuję w tym pierwsze Diablo i to jest coś pięknego. Gra jest więc mroczna i szarobura, a poczucie dojmującej beznadziei potęguje zawodząca cudowna muzyka. Oczywiście nawet najlepsza fabuła nie zmienia faktu, że Diablo 4 to hack and slash, więc nie mamy tu najmniejszego wpływu na przebieg fabuły, czy nawet rozmowy, a zdecydowaną większość gry stanowi jednak mięsisty gameplay. No i fajnie. I właśnie dlatego ja mam na przykład problem z tym, jak gadasz z jakimś NPC-em, że ci się pojawia jedna z dwóch albo jedna z czterech kwestii do wyboru, bo nie widzę sensu w ogóle to klikać. I tak jak ktoś może powiedzieć, ale jakie to ma znaczenie, jak to klikniesz? No ale na przykład równie dobrze można się odwołać teraz do implementacji tego, jak to wyglądało w Diablo 2 albo w Poe, no nie? Gdzie jak wracałeś z jakimś questem,
to od razu NPC ci coś mówił, opowiadał ci jakąś historię, a jak chciałeś wejść w dalszą rozmowę w nim, no to miałeś albo do wyboru trade, albo miałeś do wyboru sell, albo miałeś do wyboru cancel, albo miałeś do wyboru rozmowę, no nie? A tutaj z tymi NPC-ami zawsze pojawia ci się ten taki prompt window i masz do wyboru jedną kwestię z jednej kurwa kwestii. No po co? Totalnie nie widzę sensu dodawania dodatkowego kliknięcia w grze w miejscu, w którym ono nie jest wymagane. No ale wiadomo, że mówimy to o Blizzardzie, który nawet nie potrafi zrobić relik dungeonów w taki sposób, że po otworzeniu relika gracie instantowo tepa do dungeona. No oni najprostsze rzeczy potrafią zrobić totalnie źle i nie wiem, czy oni to robią na przekór, czy tam nikt nie ma pojęcia, w jaki sposób to zaimplementować. Przecież to nawet wystarczyło policzyć liczbę loadingów, przez które wtedy przychodzisz, otwierając takiego relik dungeona, nie? No ale no to jest obecny Blizzard. Fajnie, bo serio jest mięsiście. Znaną prawdą jest, że o sukcesie hack'n'slashy decyduje przede wszystkim to, jak przyjemnie się kasie przeciwników. A na to Ale wiecie co? Tak jeszcze a propos fabuły, to trzeba tutaj oddać honor Zagrajnikowi, który, znaczy oddać, jemu nikt go nie zabrał, no nie? Ale Zagrajnik jako chyba jedyny recenzent powiedział, dlaczego jemu się ta fabuła podoba. Podał jakikolwiek argument i przytoczył tutaj argument postaci, przytoczył tutaj argument klimatu, przytoczył tutaj argument rozrzuconych dzienników po świecie i kurwa szapoba. I bardzo szkoda, że recenzenci gier czegoś takiego nie robią, no nie? Wiadomo, że żyjemy w czasach, gdzie youtuber może być recenzentem, bo nie dostajesz żadnej takiej licencji, ale ludzie, którzy docelowo prawią się stricte recenzowaniem gier dla różnych czasopism albo kanałów, które mają wyglądać finalnie, profesjonalnie, nie potrafią tego zrobić, a potrafi to zrobić jednoosobowa działalność w postaci youtubera, nie? Pływa animacja ataku głównego bohatera, to jak reagują na to przeciwnicy i jakie towarzyszą temu dźwięki. I choć brzmi to jak detale, bez tego hack and slash nie ma szans na sukces. Na szczęście w Diablo 4 wszystko to jest doskonałe i to niezależnie od tego, czy gramy barbarzyńcą walczącym wręcz, zwinnymi atakującym feddali łotrzykiem, czy ciskającą czarami czarodziejką. Sikanie i rąbanie to w Diablo 4 hipnotyzująca poezja. Prawda. Ja na Prawda. Przykład całą... Diablo 4, ja to już nawet mówiłem w pierwszej becie, tak jakby cały core rozgrywki Diablo jest zrobiony prawidłowo. Animacje są fajne, przyjemne i płynne. Nie, tak jakby grając w Diablo 4, czujesz się jakbyś grał w hack and slasha, którego znasz. To tutaj nie musisz się niczego uczyć na nowo. Ten core rozgrywki jest zrobiony bardzo dobrze. Tak samo był dobrze zrobiony w Diablo 3, no nie? Jeśli chodzi o udźwiękowienie, ono też jest na bardzo wysokim poziomie i te wszystkie czary... Nie wiem, one świszczą odpowiednio, tam jest odpowiedni dźwięk uderzenia, rozprucia czegoś, wybuchu jakichś zwłok i to jest satysfakcjonujące, tylko problem się pojawia w dalszych elementach tej gry, bo no Diablo niestety pokazuje, że dobre core rozgrywki to nie wszystko, ale tak jak mówiłem wam wcześniej, ja mam takie bardzo duże wrażenie, że gdyby to Diablo 4 oddać Grinding Gear Gamesowi na pół roku, rok, oni by tą grę doprowadzili do bardzo wysokiej grywalności, do bardzo wysokiego replayability, bo tutaj tak jakby ten diabeł tkwi w szczegółach. Ta gra jest bardzo dobra u podstawy, ale niestety finalne rozwiązania, które zostały w niej zastosowane, są idiotyczne. I tak jak w ogóle nawet powrócimy do poprzedniego filmu Piotra Maciejczaka, który oglądaliśmy, no to najgorsze w tym wszystkim jest to, że w Diablo 4, w tym devlogu, jak oni to publikowali, tam ktoś miał takie pomysły, tam ktoś chciał wychodzić z tym do przodu, to się pojawiało w materiałach marketingujących produkt. No ale finalnie, no niestety się to nie znalazło. Czy to była kwestia crunchy, czy to była kwestia tego, że ten produkt trzeba było wydać teraz na szybko, ja nie wiem, miał mieć docelowo premierę w 2025, a z uwagi na to, że Microsoft szybko kupił Blizzarda, to teraz go chcieli wydać na tyle szybko, żeby zmonetyzować to jeszcze jako obecny Blizzard, żeby wydać jeszcze dwa dodatki jako obecny Blizzard i wypłacić sobie zysk tego w dywidendach dla całego zarządu. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że tak, że to miało bardzo duży wpływ na to. No i oby Microsoft i teraz ogromna dawka kopium był tym dobrym wujkiem, który przyjdzie i powie tak, przejęliśmy tą firmę, wiemy, jakie Blizzard miał problemy i my je chcemy naprawić. Co jest zjebane w Warcraftie 3? Nie ma problemu. Doprowadzimy go do takiego stanu, jak chcecie, żeby był doprowadzony. Bierzemy Grubiego z Warcrafta 3
I stary, wprowadzamy tryb rankingowy, naprawiamy late joining, naprawiamy minigierki. Zrobimy to, co wy chcecie, żeby ta gra finalnie miała. To jest ogromna dawka kopium, ale naprawdę, jeżeli Blizzard by współpracował z odpowiednimi twórcami, to ta gra mogłaby pójść do przodu. Robicie Diablo 4? Weźcie Mr. Lame. No niech on wam podyktuje, co w tej grze ma być. Weźcie kogoś, kto patrzy na te gry realnie. Ktoś, kto jest faktycznie dobrym graczem waszych gier i zależy mu na docelowo dobrym produkcie. I tak jak dużo osób może powiedzieć, że nie wiem, że ja hejtuję, że Nadine hejtuje, że Mr. Lame hejtuje, a i tak inni to chwalą, no to weźcie sobie na przykład na tapet, jak to wyglądało w przypadku Warcrafta 3, no nie? No Warcraft 3 też był totalną klapą. Co zrobił Gruby? Totalnie wypiął się na Blizzarda i powiedział, że ma to w piździe i sobie poszedł i zaczął grać w Dotę. On już nie widzi żadnej przyszłości po prostu w tej firmie. To nie są jednorazowe przypadki, to nie są jednorazowe gry. To miało miejsce i to będzie miało miejsce. Ale do momentu, w którym ogromna ilość osób będzie siedziała z klapkami na oczach i mówiła, nie jest fajnie, mi się podoba, a czego ty oczekiwałeś w grze za 400 zł? No to będziemy cały czas tonąć, kurwa, w tym gamingowym statku, jakim jest Titanic. Ale jak za 10 lat się obudzicie z systemami monetyzacji takimi typowo krwiożerczymi, jak w Chinach, gdzie będziecie kupować minipety, które wam będą zbierać golda, gdzie starszy DPE będziecie musieli kupować co sezon, gdzie w każdej grze będziecie mieć pay to win albo coś, co będzie wam zoszczędzało bardzo dużo czasu, pomimo tego, że będziecie to mogli robić sami, to może wtedy duża ilość osób otworzy oczy, jak się okaże, że poza zakupem gry za 500 zł będzie trzeba w nią wstawić kolejne 200 co każdy sezon, albo kolejne 200 co każde podejście do gry, bo w Chinach to jest normą, no nie? Grę przeszedłem wysadzającym zwłoki nekromantą i satysfakcja z eksplodujących wszędzie wokół mnie czluchę udających wszystkich wokół była tak olbrzymia, że nie znudziło mi się to aż do napisów końcowych. Zwłaszcza, że skill eksplozji ustawiłem sobie na padzie pod spustem. Ale właśnie buildy, bo pewnie doszło was narzekania, że pod względem mechaniki Diablo 4 to gra dla obrzydliwych lamusów i jeżeli chodzi o złożoność, tak nie ma nawet startu do takiego choćby Path of Exile. Cóż, prawdopodobnie tak jest, ale że jest... Ta gra nie ma startu do Torchlighta nawet i to jest kurwa smutne, nie? Tym casualem w ogóle tego nie odczułem. Ba, mam poczucie, że gra jest akurat dokładnie tak złożona, jak być powinna, a na dodatek odsłania kolejne karty w idealnym tempie. Zaczynamy bowiem z jednym skillem i dopiero stopniowo dochodzą kolejne. Z czasem uczymy się drzewka zdolności, specjalizacji, a także... I na 15 levelu masz 5 z 6 skilli, gdzie brakuje ci tylko ulta i w 15 level wbijasz w godzinę rozgrywki, nie? I po twojej pierwszej godzinie rozgrywki, styl gry twojej postaci w ogóle się nie różni niż po kurwa 100 godzinach rozgrywki. No niestety. I na przykład tutaj zagrajnik powiedział coś takiego bardzo ważnego. On powiedział, że jemu to nie przeszkadza, z jego perspektywy to nie przeszkadza, że doszły was takie słowa, on jest tego świadomy, ale on zamyka oczy i mówi, a mi to nie przeszkadza, jelo, no nie? Złożoność nie ma nawet startu do takiego choćby Path of Exile. Cóż, prawdopodobnie tak jest, ale że jestem casualem, w ogóle tego nie odczułem. Ba, mam poczucie, że gra jest akurat dokładnie tak złożona, jak być powinna, a na dodatek odsłania kolejne karty w idealnym tempie. Zaczynamy bowiem z jednym... I na przykład to jest kwestia tego, że tak jak casual będzie na tym etapie, gdzie streamerzy, gdzie ludzie grający szybko, gdzie kurwa ludzie robiący jakiekolwiek challenge runy albo ludzie dość mocno zaznajomieni z hack and slashami byli w pierwszym tygodniu gry, to taki casual wróci na sezon, zrobi sobie ponownie tą samą postać i powie, ty kurwa, stary, ja robię cały czas to samo co wcześniej. Ja nawet nie mam możliwości zmiany buildu. Po co ja to robię? Przecież to jest tak powtarzalne, to ja robię w kółko to samo, no nie? I wejdzie sobie na inną postać, zagra sobie z armię z czarodziejki barbem i powie, ej kurwa, przecież ten barb to jest dokładnie to samo co czarodziejka. Przecież ja mam ulta, umiejętność do movementu, umiejętność defensywną, umiejętność, która zwiększa moje zadawane obrażenia albo jest jakimś takim semi-cooldownem, który wywołuje jakąś falę uderzeniową, takie lekkie OE, jest po moje lewy, prawy, no nie? Ten barbarzyńca się niczym nie różni. I to jest, to się naprawdę źle zestarzeje. Jeżeli to nie będzie zmienione, to się tragicznie zestarzeje. Ta gra nie ma żadnej głębi. Tutaj nie jesteś w stanie zagrać niczym innym. I tak jakby nawet ktoś mógł powiedzieć, że okej, ale ty nie musisz grać najbardziej zoptymalizowanym buildem, ty możesz sobie grać inną czarodziejką, no to ja wam życzę powodzenia, zagrać sobie jakimś totalnie randomowym buildem czarodziejki, wbić 90 level,
farmić jakąś lokację tylko po to, żeby potem wbić level i stać się słabszym i zobaczyć, jak wasz build po prostu nie pozwala wam nawet na wbicie setnego levela. Naprawdę, to jest coś, co wy mega często w tej grze uświadczycie, jeżeli ona nie zostanie zmieniona. Jednym skillem dopiero stopniowo dochodzą kolejne. Z czasem uczymy się drzewka zdolności, specjalizacji, a także korzyści, jakie daje nam różne uzbrojenie. Oraz to, jak możemy je ulepszać. Albo psuć, by także z tego mieć zysk. Następuje to wszystko stopniowo, dzięki czemu ani przez moment nie czujemy się przytłoczeni nadmiarem opcji, w pewnym momencie dokonujemy nieco losowych wyborów, ale akurat w okolicach końca fabuły i pojawiania się punktów mistrzostwa, wykorzystujemy już niemal wszystkie dane nam możliwości, żeby zoptymalizować swój build. Jak dla mnie No nie, to tu się nie zgadzam. O wiele wcześniej, że wykorzystujesz wszystko, co twoja postać ma do zaoferowania, nie? Nie wiem, co miał do końca na myśli, ale to się dzieje w okolicy poziomu 25-30, nie w okolicy poziomów mistrzowskich. Pierwsze 10 poziomów mistrzowskich ci praktycznie nic nie daje. Możliwości, by uczynić swoją postać wyjątkową, jest w zupełności dość, no ale właśnie, ja jestem casualem. Jako taki naprawdę nie mam pojęcia. Jeszcze raz? Build. Jak dla mnie możliwości, by uczynić swoją postać wyjątkową, jest w zupełności dość, no ale właśnie. Nie ma w ogóle. I to jest największy problem tej gry, to jest największy zarzut względem tej gry. Tutaj nie masz możliwości zrobienia unikalnej postaci, po prostu nie masz. Właśnie, ja jestem casualem. Jako taki naprawdę nie mam pojęcia, czy to wszystko jest dość, by zadowolić tych, którzy planują spędzić z nowym Diablo setki lub tysiące godzin. To pewnie okaże się dopiero za jakiś czas. No nie, to się nie okaże za jakiś czas, tak? No nie wiem, dziwi mnie trochę coś takiego. Mega mnie to dziwi. Tak, powiedzenie czegoś takiego w recenzji, nie? Nie wiem, jak można zrecenzować tytuł i w ogóle nie zwrócić uwagi na coś takiego, albo nie mieć... nie mieć wystarczająco dużo wiedzy, żeby się jakkolwiek na ten temat wypowiedzieć. To jest recenzja i a propos gameplayu, Zagrajnik powiedział, że jemu się wydaje, że jest wystarczająco dużo i tyle. Powiedział, że walka jest fajna, a jeśli chodzi o rozwój postaci, to wydaje mu się, że jest dobry. I tyle. Tak. Bardzo duże takie wrażenie odnoszę, że ten materiał, w sensie, że on zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest dobre, ale ukrył to tak między słowami, żeby to był taki jakby PR-owy materiał na jego kanał, no nie? Który przy okazji jakiejś kolejnej współpracy z Blizzardem można byłoby im podesłać, wiecie, o co mi chodzi? Czyli niedopowiedzenie czegoś celowo, pomimo zdawania sobie z tego sprawy. Wiem za to, że także najgłośniejszy, budzący pośród wielu graczy największe wątpliwości nowości, przypadł mi do gustu. Począwszy od otwartego świata. Ten jest olbrzymi, a dzięki temu, że zaprojektowany został przez twórców, także pełen tajemnic, smaczków i po prostu ładny. Mimo że upiorny, bo to w końcu Diablo. Czy fakt, że sanktuarium nie jest generowane proceduralnie, spowoduje, że jego przymierzanie zacznie w końcu nudzić? Uważam, że nie. Po pierwsze dlatego, że w każdym z wielu miast znajduje się punkt szybkiej podróży. Po drugie mamy wierzchowca, który także przyspiesza wędrowanie z punktu w punkt. Ale dopiero po trzecim akcie, kiedy go dostajemy, co także uważam za niezłą decyzję, bo dzięki temu mamy czas poczuć znój związany z pokonywaniem dużych odległości na piechotę. Jednak najważniejsze jest to, że to, co kategorycznie powinno być generowane proceduralnie, generowane jest, a mowa o lochach. I w mojej opinii nie wyglądają one świetnie. Ich układ... No i jest co. No i one nie są generowane proceduralnie, one wszystkie wyglądają tak samo. Tutaj nie mamy w ogóle możliwości budowania odpowiednich tajli. Każdy dungeon jest zbudowany dokładnie w taki sam sposób. Dungeony w Diablo wyglądają albo tak, i proszę bardzo, dungeon w Diablo wygląda albo tak, albo są takie, albo dungeon w Diablo wygląda tego i potem tutaj schodzi, albo dungeon w Diablo wygląda tak, o. One nie są generowane proceduralnie. To są te same blueprinty, gdzie nawet się jedna droga nie różni. I one wszystkie korzystają z dokładnie tych samych elementów. Tutaj nie ma proceduralnego budowania tajli, gdzie dana mapa jest zbudowana na podstawie 64 różnych kratek, które w różnych kombinacjach się zaczynają ze sobą łączyć i tworzą ci odpowiednie przejścia, w których musisz szukać drogi. Tutaj nie ma z tym możliwości. To nie jest proceduralne generowanie, no nie? Proceduralne generowanie właśnie wygląda dokładnie w taki sposób i uświadczyliśmy tego w Diablo 1, uświadczyliśmy to w Diablo 2 i uświadczamy tego w Path of Exile. I wszystkie te proceduralne generowania zawsze wiążą się z tym, że mają
jakiś system, który nimi zarządza, według którego możemy uczyć się patternów mapy. I tak jak w PoE jest to na przykład bardzo mocno uproszczone, na podstawie tych samych odniesień kierunków przy każdej możliwej mapie, bo jeżeli wchodzisz w PoE do konkretnej mapy, to wiesz, w którą stronę się kierować na wyjściu, to na przykład w przypadku Diablo 2 jest tutaj bardzo istotny twój segment wyjściowy, no nie? I w Diablo 2 są mapy, no 90% map w Diablo 2 jest zbudowanych w taki sposób, że kierunek twojego tajla wyjściowego jest odnośnikiem do twojego tajla wyjściowego. Więc jeżeli na przykład byłbyś stary w, powiedzmy, nie wiem, wieży hrabiny i to byłby twój segment wyjściowy, no to ty wiesz, że wyjście będzie po tej stronie. W 90% przypadkach będzie po tej stronie. Ono nie będzie po tej stronie tylko wtedy, kiedy będziesz musiał wykonać 3 skręty w lewo, które sprawią, że gra będzie teoretycznie myślała, że wyjście jest w lewo. Więc wyjście może być tutaj, albo wyjście może być wszędzie gdzieś po lewej stronie mapy twojego tajla wyjściowego. W Diablo 4 nie masz żadnej możliwości uczenia się takich kombinacji, ponieważ ta gra nie korzysta z tego typu systemów. Panujący w nich klimat, bo jest bodaj kilkanaście zupełnie odmiennych biomów, a także czekający na ich końcu bossowie i nagrody za ich wykończenie. Spotkałem się wprawdzie z opinią, że lochy w Diablo 4 są nieco za krótkie, ale w mojej opinii błądzimy w nich i przechodzimy je akurat w takim czasie, żeby nie stało się to męczące. Oczywiście poza lochami w sanktuarium wywołuje się od innych aktywności. Są i piwnice na parę minut, i twierdze, których odbicie daje nam dostęp do nowych osad, i losowe eventy na mapie gry, i olbrzymi world bossowie, i wiele, wiele więcej, zaś po ukończeniu kampanii pojawiają się nowe aktywności endgame. I oczywiście, wszystko to sprowadza się ostatecznie do tłuczenia setek mobów, no ale raz, jakieś urozmaicenie jednak to jest, i dwa, przecież właśnie o tłuczenie mobów w hakesaszach chodzi, co nie? Jednak wracając do świata, to nie jest on generowany dlatego, że Diablo zmieniło się w grę quasi MMO, co oznacza, że w różnych miejscach świata możemy napotoczyć się na innych graczy. Przyznam, obawiałem się tego, bo... Pomimo tego, że w Diablo jesteś w stanie spotykać ludzi innych, z którymi grasz w otwartym świecie, no nie ma żadnego elementu MMO. Nie ma żadnego, ja cały czas będę to powtarzał w kółko jak mantrę. MMO to jest tworzenie kontentu w grze, które jest oparte na czyszczeniu tego w party, to jest wchodzenie w interakcje z innymi graczami, to są rajdy, to jest budowanie ekonomii na podstawie graczy. W Diablo 4 nie mamy czegoś takiego, więc błagam, nie nazywajmy tej gry MMO-sem. Ta gra obok MMO-sa nie stała i ta gra MMO-sem nigdy nie będzie. Zostało wpojone przez Blizzarda tylko po to, żeby zmusić grę do bycia grą Always Online, ponieważ się to o wiele łatwiej monetyzuje, ponieważ o wiele ciężej się takiej gry krakuje, o wiele ciężej się takiej gry łamie, o wiele większa ilość osób jest zmuszona do kupienia tej gry, o wiele łatwiej jest taką grę kontrolować. No i oczywiście, jeżeli masz możliwość patrzenia na innych graczy i mówimy tutaj Activision, które w tym momencie wprowadziło system matchmakingu w kodzie to było chyba, w najnowszym kodzie, gdzie gracze nie posiadający skinów są matchmakingowani z graczami posiadający skiny, żeby wypychać tą psychologiczną zagrywkę pokazywania skinów innym graczom, no to dokładnie tak samo to działa w Diablo 4. To jest dokładnie przemyślane i to jest oparte tylko i wyłącznie o to, żeby tą grę monetyzować skinami. Bo jeżeli gra byłaby w trybie offline i takie skiny by się pojawiały, od razu by się pojawiły mody na po prostu ściągnięcie sobie takich skinów i nikt nie miałby z tym żadnego problemu. No ale w takich czasach żyjemy i na to pozwalamy i tak finalnie ktoś powie, a mi się podoba. Bo wyobrażałem sobie, jak zrujnuje to klimat gry, no ale na szczęście nic takiego nie ma miejsca. Bo jednak nie jest to prawdziwe MMO, losowych graczy mijamy po drodze rzadko i przez przeważającą większość czasu czujemy, że to jednak nasza historia. Za to zaletą tego jest możliwość poznania nowych ludzi podczas wspólnej, spontanicznej gry. Ale na przykład to jest ciekawe, bo nie pamiętam, kto to był. Był jakiś recenzent, który powiedział, że mu to właśnie mega przeszkadza, bo mu to zaburza odbiór gry, no nie? I tutaj już mówimy o stricte subiektywnych odczuciach tego trybu online i tego, jak ktoś personalnie to odbiera, ale nie wiem, wydaje mi się, że to był rok? To był rok chyba. Mam bardzo takie duże wrażenie, że zagrajnik chwali tę grę w miejscach, w których ona w ogóle nie zasługuje na pochwałę i ciekawy jestem, co będzie więcej o tych zaletach Diablo 4.
A także szybkość i łatwość w łączeniu się ze znajomymi. Znaczy, no to, że wy będziecie w to grać, to jest więcej niż pewne. Ale co to jest za Mario? No ale oczywiście jest i wada, czyli konieczność ciągłego połączenia się z siecią. Co oznacza, że jeżeli padnie nam net albo coś się zepsuje po stronie Blizzarda, to sobie nie pogramy, no i to oczywiście jest wkurzające. Bo choć doceniam to, jak dobrze i płynnie działa aspekt sieciowy w Diablo 4, nie zmienia to faktu, że nadal oczekiwałbym możliwości stworzenia postaci wyłącznie do grania single player offline. A szczerze mówiąc, nie widzę żadnego powodu, żeby takiej możliwości nie było. Świetnie za to działa inna mechanika, której wielu raczej tak się obawiało, a mowa o skalowaniu świata gry do naszego poziomu. Bo dzięki temu nigdy... No nie, błagam. Błagam, skalowanie świata jest świetne. To już są materiały chyba robione na złość, no nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. To są materiały już robione na złość. Nie da się wytłumaczyć skalowanie świata w hack and slash, że nie da się, to jest niemożliwe. Ja ciekawy jestem, co powie. Nigdy nie trafimy do miejsca, w którym nie mamy już nic do roboty, bo całe hordy wrogów padają od naszego jednego spojrzenia i nie ma też takich miejsc, do których nie możemy iść, bo to nas zmiota z planszy szybciej niż zdążymy powiedzieć Quidditch. A to z kolei oznacza... No i essay. Mamy takie miejsce, do których nie możemy iść, bo jesteśmy za zaporą levelową, więc to skalowanie świata tutaj jest... No ten argument tutaj nie działa. Oznacza, że wspólna gra z kumplami możliwa jest zawsze, niezależnie od różnicy. I to też niestety tak nie działa, właśnie z uwagi na capstone dungeony i na różne poziomy świata. Nie jesteś w stanie na poziomie 70 grać z kimś, kto ma poziom pierwszy, ponieważ ty już czyścisz World Tier 4, on nadal jest zamknięty w jedynce lub w dwójce. Więc to, co miało być tym największym elementem sprzedażowym skalowania się świata, nie jest elementem sprzedażowym skalowania się świata. Różnicy w poziomach. Także dlatego, że podczas wspólnej zabawy przeciwnicy skalują się do każdego członka drużyny osobno, więc de facto każdy nadal gra na swoim poziomie. I wcale nie mamy na przykład poczucia braku postępu, bo przeciwnicy, którzy powinni padać na strzała, zawsze na strzała padają, zaś twardziele są twardzielami. No i jest jeszcze jedna korzyść, że dużą część kampanii możemy przejść w dowolny sposób, czyli na przykład zaczynając od trzeciego aktu i nadal będzie miało to sens. Więc tak, wiem, że wiele... Ale co jest w tym zajebistego, że zaczniesz fabułę od trzeciego aktu, no... Kurwa mać, przecież książkę też sobie możesz otworzyć na randomowej stronie i czytać od tego momentu, ale czy ma to jakikolwiek sens? Jeszcze gdyby to była gra pokroju Dark Soulsów, która pozwala ci na nieliniowość fabuły. No, są takie gry, które mają momenty, w których fabuła się rozszczepia na tyle, że jesteś w stanie ją progresować pod innym względem, no ale progresowanie nagle Diablo od jakiegoś... randomowego aktu to jest bez sensu. To jest totalna bzdura z tym skalowaniem świata, no nie? I ja też w ogóle nie rozumiem argumentu skalowania się świata. Fajnie, że możesz sobie grać ze znajomymi, co mają inny poziom. No jak masz znajomych na niższym poziomie, albo masz znajomych, którzy, nie wiem, nie są na twoim poziomie rozgrywki hack and slasha, to idźcie grać w Overcookta, kurwa, albo, nie wiem, w Traina, albo w Battle Block Theater. No hack and slashy nie są grami imprezowymi, no nie? No nie wiem, to jest już robienie z... To już jest takie upraszczanie rozgrywki, sprzedawanie gry tatusiom na podstawie: stary, ta gra jest tak zajebista, że będziesz w stanie z żonką sobie pograć i nawet jak żonka będzie wolniej od ciebie progresować, to sobie razem będziecie czyścić lochy. No kurwa, w każdym hack and slashu możesz to robić, tylko tworzysz nową postać, jak chcesz pograć z kimś na niskim poziomie. Raczej u podstawy każdy hack and slash ma na tyle niski commitment, że ludzie, którzy grają w hack and slashy, to mają zrobione nie po kilka postaci, a po kilkaset postaci. No ile postaci wylewelowaliście w Diablo 2, ile postaci wylewelowaliście w Diablo 3, ile razy przeszliście fabułę w Path of Exile. No jak ktoś gra w te gry, no to kurwa. To dla niego zrobienie nowej postaci tylko po to, żeby sobie progresować z kimś innym, To jest żaden wkład własny, to jest żaden. Wiele osób jeży się na myśl o tej mechanice, ale polecam się do niej przyłamać, bo fakt ci naprawdę daje radę. Słaba jest za to inna. No i teraz tak, i patrzcie, na przykład jeżeli chodzi o skalowanie świata, to po jednej stronie mamy ten wspominany absurd grania z każdym i zawsze jesteście o tej samej sile. No... Jaki jest sens stworzyć RPGa, w którym progresujesz postać, jeżeli finalnie
progres twojej postaci w całym świecie jest w ogóle nieistotny, bo ktoś, kto tworzy świeżą postać, ma identyczną siłę jak ty. Wyobraźcie sobie MMOsa, w którym nie ma systemu levelowania postaci, nie ma zbierania giru, nie ma wybijania leveli i nie ma giru z rajdu. Po prostu robisz to, by po coś to zrobić, ale nie ma znaczenia, czy u ciebie w rajdzie tankuje Warrior na 80 poziomie w full T10 girze, czy randomowy Bambik z Wailing Caverns, który ma 15 poziom i shielda z Crasha. I wyobraźcie sobie, w jaki sposób zaburza to element roleplayingu w grze komputerowej, która finalnie jest nastawiona na zbieranie giru i upgrade'owanie swojej postaci. To jest totalna bzdura. A jaki jest największy minus skalowania się świata? Fakt, że gra nie jest przeskalowana na zasadzie odpowiednich progów i stopni trudności przeciwników, przez co występują w niej absurdy, gdzie po wbiciu levela jesteś słabszy. Diablo 4 jest jednym z niewielu RPGów na rynku, gdzie wbijasz level, jesteś po prostu kurwa słabszy. No to jest absurd. Zrobienie RPGa, gdzie wbicie levela jest w stanie być dla ciebie karą, to jest no po prostu... Ja nie wiem, jak można wymyślić tak idiotyczny system. To się trzeba tutaj, na tym etapie, trzeba było się postarać, żeby zrobić to w tak zły sposób. I Blizzard dał radę. Coś, co potencjalnie było niemożliwe do zjebania w RPG-u, Blizzard to zjebał. Na rzecz, no i to jest właśnie czas, żeby pogadać o największej w razie Diablo 4. Otóż z niewiadomych przyczyn Blizzard uznał, że świetnym pomysłem będzie wymuszenie na graczach, by kampanię fabularną przechodzili wyłącznie na pierwszym bądź drugim poziomie trudności. W przypadku pierwszego oznacza to, że jest... To jest największy problem Diablo 4? Nieznośnie banalnie od samego początku, drugiego natomiast, że robi się tak gdzieś od połowy gry. Przeciwnicy padają wówczas od byle pierdnięcia, ale tego trza jest ich mało, więc gra nie wygląda nawet spektakularnie. Wreszcie także bossowie fabularni są łatwi do ubicia i dość w sumie nijacy. I właśnie, problem ten czuć głównie w misjach kampanii, bo mimo tej samej rangi, lochy są jednak dużo bardziej emocjonujące i stanowią jakiekolwiek wyzwanie. Nadal jednak, od pewnego momentu, chciałby się podnieść rangę świata, żeby było ciekawiej, pikantniej, no i także... Nie. Jak podniesienie poziomu świata w fabularnym przejściu hack and slasha sprawiłoby, że gra będzie ciekawsza? Przecież ci bossowie z Diablo 2, ten z drugiego aktu, którego pokazywał, patrz ile on mu damage'a bije. To są totalne gąbki na damage. Nie wygląda nawet spektakularnie. Patrzcie, jak on mu damage bije. Fabularni są łatwi do ubicia. No to jest po prostu dosłownie tragedia, nie? To jest, guys, całkowita, ale to całkowita tragedia. I co, jak przeciwnik będzie miał więcej życia, to będzie ciekawszy fabularnie? Większość dobrych graczy w ogóle przechodziła całą podstawę gry na pierwszym poziomie świata, ponieważ jest to bardziej zoptymalizowane, bo szybciej się przypalasz przez content, przez który chcesz się jak najszybciej przypalić. Hack and slashy nie są grami typu Souls-like, gdzie wyższy poziom trudności, więcej życia i więcej otrzymywanych obrażeń sprawia, że gra staje się bardziej skillowa, bo hack and slashy nie polegają na przerzucaniu skilla na gracza. W większości sytuacji hack and slashy polegają na optymalizacji twojego gameplayu. Hack and slashy polegają na zrozumieniu elementów matematycznych gry. I owszem, są momenty, gdzie możesz być po prostu lepszy mechanicznie. Jak walki z bossami w Path of Exile. Jak znajomość poziomów w Diablo 2. Ale żeby w pełni opanować system mechaniczny zarówno Path of Exile, Diablo, to nawet nie trzeba grać w te gry. One nie mają żadnych złożonych systemów, jeśli chodzi o przechodzenie po prostu przez moby. Tutaj jest mega ciężko mówić o jakimkolwiek wyższym poziomie trudności.
A i dość w sumie niejacy. I właśnie, problem ten czuć głównie w... To jest jedynie kwestia umiejętności optymalizacji twojego gameplayu i wykorzystywania odpowiednich elementów na danym etapie gry. Takich jak flaszki, runy, runewordy, crafting, bla bla bla. Za kampanii, bo mimo tej samej rangi, lochy są jednak dużo bardziej emocjonujące i stanowią jakiekolwiek wyzwanie. Nadal jednak, od pewnego momentu, chciałoby się podnieść rangę świata, żeby było ciekawiej, pikantniej, no i także, żeby lutu i doświadczenia było więcej, ale nie. Musimy czekać aż do końca fabuły. I nawet jeżeli ostatni akt ratuje nieco sytuację, to nadal ostatnich parę godzin kampanii to, no, nudy w sumie. Nudy do tego stopnia, że szczerze mówiąc, mogę sobie wyobrazić, jak ktoś daje sobie w pewnym momencie spokój z grą, zwłaszcza jeżeli nie śledzi fabuły i nie ma innej motywacji, żeby przejść przed siebie. Bo kampania jest tu naprawdę długa, a pojedyncze misje potrafią się ciągnąć nawet kilkadziesiąt minut. Nie wiemy, może bliżej... Czyli kampania jest za długa, jest nudna, ale fabuła jest fajna. Te rzeczy są nieodłączne od siebie. Na początku było mówione, jaka fabuła i klimat nie jest świetna, a teraz mówisz, że ta kampania jest irytująca i za długa. Blizzard chciał, żeby grę mogli przejść także totalnie niedzielni gracze, ale czemu w takim razie wymusił te nudy także na wszystkich pozostałych? I na weteranach też. Nie mam zielonego pojęcia. Zaznaczę jednak wyraźnie, że po przełączeniu się na kolejną rangę świata, niemal błyskawicznie znowu zaczyna się robić zabawnie. Bo tak, to jest takie proste. Serio, Blizzard, dlaczego sabotujesz własną grę? Ale skoro już o wadach mowa, no to muszę jeszcze wspomnieć o mikropłatnościach. Otóż są. Są drogie, ale wyłącznie kosmetyczne i według Blizzarda nigdy się to nie zmieni. I tak, rozumiem, że budzi to oburzenie, bo w końcu gra kosztuje 350 zł. Co najmniej. Więc serio, czaj każdego, dla kogo jest to nieakceptowalna wada. Przyznam jednak szczerze, że sam nie mam z tym problemu. Bo darmowe kosmetyki w grze i tak jest zatrzęsienie. No jest. I właśnie dlatego game dev wygląda tak, jak wygląda. No i osobiście uważam, że akurat w grach sieciowych i do tego aktywnie rozwijanych, bo przecież za chwilę rozpoczną się sezony, opcjonalne kosmetyczne płatności są akceptowalne. Ale to ja, serio, nie musicie się ze mną zgadzać. A nadal możemy być kumplami. Ale jak już wiecie, inne rzeczy mi nie pasują i nawet jest ich trochę, ale generalnie muszę przyznać, że bawię się przy Diablo naprawdę świetnie. Cały czas. Bo gra jest śliczna, mięsista, olbrzymia i doskonale sprawdza się tak przy wielogodzinnych maratonach, jak i krótkich doskokach na paręnaście czy nawet parę minut. Choć wówczas zawsze jest pokusa, żeby wydłużyć grę jeszcze tylko o parę minutek i ubić jeszcze jedną grupę stworów, odwiedzić jedną małą piwnicę, wbić poziom, znaleźć ostatni wartościowy przedmiot. Zawsze jest coś. I to jest super. Ba, Diablo 4 wciągnęło mnie do tego stopnia, że... No i właśnie całkowicie inaczej. Ludzie totalnie dropią granie w to Diablo 4 i ile jest wiadomości, gdzie ludzie mówią, wbiłem 70 level i kurwa kompletnie się nudzę, bo w tej grze nie ma co robić. Ta gra nie ma żadnej marchewki na kiju. Ona nie ma najważniejszego elementu hack and slasha. Że mimo już dostałem egzemplarz do recenzji za darmo od Blizzarda, i tak kupiłem sobie niemal natychmiast własny. Żeby mieć grę także na PlayStation 5 i przechodzi się wówczas ze smokiem. Bo wzorem trójki także tutaj jest kanapowy koop, choć tym razem wyłącznie dla dwóch osób. Ma to jednak taką zaletę, że każdy gracz ma stale dostęp do wszystkich menusów na swojej połowie ekranu, więc większość swoich spraw można załatwiać jednocześnie. Tak wygodnie jeszcze nie było. Inną zaletą koopa jest, że drugi gracz dołącza ze swojego konta Battle.net, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby swoją wykruszoną postacią dołączył do nas kumpel, gdy akurat wpadnie w odwiedzinach. I to niezależnie od platformy, bo przecież jest crossplay i crosssave. Bez obaw jednak nie oznacza to, że drugi gracz obligatoryjnie musi mieć kupione Diablo 4. Nie musi, a dwie osoby spokojnie mogą bawić się na jednej konsoli, na jednym egzemplarzu. Szkoda tylko, że takiego koopa nie ma na PC-tach. Bo nawet jeżeli mało kto faktycznie by z niego korzystał, taka opcja przynajmniej być powinna. Ot, i kolejna wada. Więc sami widzicie, Diablo 4 ma sporo słabości i dalekie jest od ideału. Ale najwyraźniej czasem wcale nie trzeba idealnej gry, żeby świetnie się bawić. Więc mimo iż planowałem pierwotnie skończyć fabułę i więcej do Diablo 4 nie wracać, czuję, że będę zaglądał do Sanktuarium jeszcze wielokrotnie. No i nie pamiętam już, kiedy tak dobrze bawiłem się w jakiejś grze wspólnie ze Smokiem, więc tak, polecam. No, to skoro Diablo mamy za sobą, parę słów o sponsorze tego filmu, którym jest Intel. To, co może zainteresować, w szczególności osoby planujące rozbudować swojego PC-ta, albo całkiem wymi... Aha. Czyli to jest recenzja pozytywna, polecam. No i jest. No dobra. Dziękuję za granik, za materiał. Miło się oglądało. Widzowie, widzimy się na streamach.